Witam serdecznie w ostatniej części filmu, gdzie omawiamy sobie różnice między serialem a komiksem The Walking Dead. Ostrzegam oczywiście przed możliwymi spoilerami, jeśli chodzi o serial The Walking Dead oraz komiksy z tej serii. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Jeśli jeszcze nie oglądałeś trzech poprzednich materiałów z tej serii, to zapraszam serdecznie do starszych odcinków. W ostatnim materiale skończyliśmy na wojnie z szeptaczami. Dziś sobie omówimy wszystkie różnice, które pojawiły się w 11 sezonie serialu The Walking Dead. Zacznijmy od postaci Dwighta, ponieważ jego wątek we wspólnocie był bardzo ważny. Jednak w serialowej wersji twórcy postanowili przetransferować tą postać do serialu Fear The Walking Dead. Przypomnijmy sobie, co stało się z tą postacią w serialu. Po wojnie ze zbawcami, Daryl wywozi Dwighta głęboko do lasu. Nasz bohater, widząc, że Daryl będzie chciał go zabić, przeprasza go za swoje czyny i za to, że zabił Denise. Nasz serialowy kusznik postanawia jednak wypuścić Dwighta, by ten mógł znaleźć swoją żonę Sherry. I w taki oto sposób Dwight trafia do 5. sezonu serialu Fear the Walking Dead, gdzie potem trafia na postać Morgana, którą też znamy z The Walking Dead. Dwight po paru sezonach wreszcie znajduje swoją żonę Sherry i na chwilę obecną w Fear the Walking Dead Dwight i Sherry mają status żywy. Jednak jego historia potoczyła się inaczej w komiksie. Po pokonaniu Negana Dwight staje się szefem zbawców i współpracował z naszymi protagonistami. Jednak po 2 latach porzucił rolę lidera i zatrudnił się u Ricka w roli dowódcy wojsk Aleksandrii, stając się zaufanym doradcą i prawą ręką naszego szeryfa. Dwight, zapoznając się ze wspólnotą, postanawia pomóc ruchowi oporu, ponieważ ma doświadczenie mieszkając ze zbawcami. Dwightowi Pamela zbyt mocno przypomina Negana. Ostatnie chwile naszej postaci są dość dramatyczne. Dwight, Michonne i Rick zapraszają Pamelę na tajne spotkanie. Kobieta zjawia się w umówionym miejscu ze strażnikami i wydaje nakaz aresztowania Dwighta za pomaganie rebeliantom. Dwight wyciąga pistolet i celuje do Pameli. Sytuacja staje się bardzo napięta, aż do momentu, kiedy Rick strzela Dwightowi w głowę. I tutaj wszyscy mamy takie what the fuck, dlaczego nasz szeryf zabił Dwighta? Osoby, co nie czytały komiksu, mogą nie czuć powagi sytuacji, więc wam już ją wytłumaczę. Wyobraźcie sobie te uczucie, jakby nagle Rick strzelił w głowę Darylowi. Dwight był prawą ręką Ricka, jego przyjacielem, dowódcą wojsk Aleksandrii i nagle Rick postanawia go uśmiercić? Już wam tłumaczę cały konspekt. Dwight widział w Pameli drugiego Negana. Nie chciał powtórki z rozrywki. Jego dobra dusza podpowiadała mu, by pomagać ludziom w mieście. Co oczywiście nie podobało się Rickowi. Rick miał dość wojen. Jego psychika była już zniszczona przez wojnę z gubernatorem, przez wojnę z Neganem i przez wojnę z Alfą. Rick chciał utrzymać Pamelę przy władzy, by nie doszło do niepotrzebnego rozlewu krwi, więc postanowił wyeliminować Dwighta, by osłabić rebelię i zwiększyć punkty zaufania u Pameli. I to jest błąd Ricka, który potem doprowadzi do czegoś okropnego, ale tego dowiecie się pod koniec tego odcinka. Żona Dwighta w serialu była też jedną z wielu żon Negana. Postanawia uciec z sanktuarium i dołączyła do nowej grupy zwanej Wyrzutkami. Grupa ta stała się częścią Sojuszu Północnego Teksasu, a w późniejszym czasie została odnaleziona przez Dwighta. Sherry, nie ta grupa. W sumie ta grupa też. Po wystrzeleniu głowic nuklearnych, nasza bohaterka wraz ze swoim mężem oraz paroma ocalałymi schroniła się przed bombą. Po czym stali się banitami, zwanymi Dark Horses. 7 lat po obaleniu Stranda, Sherry rodzi syna Dwighta, którego nazywają Finch. Jednak Finch umiera podczas wybuchu powstania przeciwko grupie Padre. Dwight i Sherry rozstają się z powodu straty swojego syna. Oczywiście takich wydarzeń nie zobaczymy w komiksie. Komiksowa wersja Sherry zostaje następnym liderem Sanktuarium po tym, jak Dwight postanawia dołączyć do wojsk Aleksandrii. Sherry postanawia siłą przejąć władzę nad Aleksandrią po tym, jak miasto jest osłabione przez wielką hordę szwendaczy, która została nasłana przez szeptaczy. Ostatecznie Sherry nie udaje się zdobyć miasta, ponieważ zostaje przez przypadek zabita przez Ricka Grimesa, gdy oboje próbowali stworzyć pokojowe rozwiązanie konfliktu. Luke w serialu podczas bitwy w wspólnocie zostaje ugryziony przez szwendacza w nogę.
umiera z powodu utraty krwi po nieudanej próbie amputacji wykonaną przez Magnę, Connie, Yumiko i Kelly. Głowa Luka w komiksie zawisła na palach granicznych szeptaczy. Lance w telewizyjnym uniwersum przekazuje informacje Darylowi i Carol potrzebne do odnalezienia ich zaginionych przyjaciół. Nasi bohaterowie decydują się puścić wolno Lance'a, jednak ten zamiast odejść chwyta za broń i kieruje ją w stronę protagonistów, co skłania Carol do postrzelenia Lance'a w szyję. Nasz antagonista pada na ziemię i dławi się własną krwią, po czym przemienia się w szwendacza. W komiksowym uniwersum Lance'owi udaje się przeżyć do końca. Zostaje schwytany on przez ludzi Mercera i wsadzony do więzienia. W późniejszym czasie Lance wychodzi z więzienia i wiedzie normalne życie. I oto tym sposobem przechodzimy do końca komiksowej historii The Walking Dead. Rick Grimes i jego przywódcze cechy charakteru oraz jego doświadczenie doprowadziły go do zostania przywódcą wspólnoty. Jednak nie podobało się to Sebastianowi, synowi Pameli. Młody chłopak, zdenerwowany tym, że jego matka straciła władzę w mieście, postanawia przeprowadzić zamach na nowego lidera. Sebastian w środku nocy odwiedza Ricka w jego sypialni, celując do niego z pistoletu. Po krótkiej dyskusji Sebastian oddaje parę strzałów w klatkę piersiową Ricka i ucieka z miejsca zbrodni. Rano Carl, zaniepokojony, zauważa, że drzwi do pokoju Ricka są otwarte. Widzi przemienione w szwendacza zwłoki swojego ojca. Przerażony Carl strzela ojcu w głowę. Strażnicy na miejscu zbrodni znajdują pistolet Sebastiana, przez co nasz antagonista zostaje skazany na dożywocie w więzieniu. Sebastian w serialu umiera przez szwendacza, który wgryza mu się w gardło na środku placu w wspólnocie. Jak dobrze wiemy, losy Ricka w serialu potoczyły się całkowicie inaczej. Nasz bohater nie poznaje Pameli i Sebastiana, ponieważ nie dane jest mu trafić do wspólnoty. Podczas Wielkiej Hordy Rick wysadza most ze szwendaczami, po czym ranny zostaje przetransportowany helikopterem do CRM. Po latach życia w CRM Rick zostaje uznanym żołnierzem tej osady, a jego dalsze przygody są pokazywane w nowym serialu. Do końca telewizyjnej, jak i komiksowej historii The Walking Dead przy życiu zostali Negan, Eugene, Michonne, Maggie, Lydia, Aaron, Magna, Yumiko, Juanita i Mercer.